Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, Jacek Mędrala. To jest kolejny odcinek Zasilanych Słońcem. Dziś, moi drodzy, wyjątkowa sytuacja. Jak widzicie, mój strój jest specjalny. Scenografia też specjalna. Jest to bieżnia do biegania. A z kim dzisiaj się spotkamy? Spotkamy się z wyjątkowym człowiekiem, mistrzem. Mistrz, który chyba pochwali się sam za chwilę tytułami. Każdy go dobrze zna. Marcin Urbaś. Oto on. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Marcinie, drogi, dzięki za zaproszenie. Fajnie, że się spotkaliśmy. Jak widzisz, jestem przygotowany. Gotowy. I czuję się jak prawdziwy sportowiec. I mam nadzieję, że będzie to fantastyczny dzień i fantastyczny trening. No to dzisiaj parę rzeczy zrobimy sobie takich, które są charakterystyczne dla sprintu. Możesz sobie to wykorzystać w swoich aktywnościach sportowych. A jeśli chodzi o start z bloku, to tak jakoś dziwnie podejrzewam, że zostanę dzisiaj zdetronizowany. Ja jestem w formie. O właśnie. Nieźle. Poszedł. To nie chodzi o to, żeby odbić się z bloku. Amerykanie mają takie tendencje, żeby się odbić i dopiero zacząć bieg. Ale to jest marnowanie czasu. Nie? Bo chodzi o to, żebyś ty na pierwszym kroku już miał zaczepienie. I już był w rytmie. A propos marnowania energii. Na przykład cieplnej. No to jest bardzo w sprincie ważne. No widzisz. Ale tak samo w sprincie i tak samo w sporcie, jak i w domu. Przy ogrzewaniu. Dokładnie. No właśnie, i ja się zastanawiam, jak świadomość sportowca przekłada się na przykład wykorzystanie energii cieplnej w domu, na termomodernizację. Czy to wszystko okazuje się, że to jest na tej samej zasadzie dokładnie to termicznej? Samo. Dokładnie to samo, tylko to działa w inny sposób, bo ja muszę się rozgrzać, ja muszę zrobić ten ruch, nie? Ale piec, a w domu robi się, to za mnie piec. Piec też no, musi się rozgrzać. Robi to za mnie pompa, ale zadbałem o to, żeby właśnie te ściany były grube, żeby to ciepło nie uciekało nigdzie. Czyli dres? Dres, no. Dokładnie. Dwie warstwy dresu, bo jest ściana 25 cm, styropian 25 cm i jeszcze tynk na to i tynk od środka, więc ten mur jest naprawdę gruby. Ja mam dobry tynk. Dobry? Porządny tynk. Bardzo dobry tynk. Także tak, ściany, zużycie energii zminimalizować, nie? W środku, więc ogrzewanie podłogowe, bo tam jest niska temperatura pompowana, to jest super rozwiązanie. Po pierwsze, że grzejesz bardzo dużą powierzchnią, a po drugie niską temperaturą, więc i komfort cieplny jest fajniejszy, nie? I tam nawet jak nagrzejesz tymi 40 stopniami czy tam 38 w podłogę i zacznie ta podłoga się nagrzeje i zacznie emanować, to jest taki komfort w domu, zależy jak sobie ustawisz, nie? Ja mam, mi czujnik pokazuje w salonie 24 stopnie, realnie to nie są 24 stopnie, to jest mniej. Myślę, że około 21, ale komfort cieplny jest, jakby było 24. Czasem jest za gorąco nawet i mamy sterowniki w domu, gdzie no i odpina się od pewnej temperatury ogrzewanie w danym pomieszczeniu, nie? I to jest też fajne, jeszcze fajniejsze, dlatego że nagrzewa się do pewnego momentu, potem czujnik odpina dane pomieszczenie, nagrzewa inne pomieszczenia, a jak tu spadnie temperatura za jakiś czas, no to wtedy się wpina z powrotem, nie? Natomiast w międzyczasie są oszczędności, nie? No bo nieużywana jest ta pompa, ona chodzi cały czas, ale schodzi do minimalnych obrotów, żeby jak najmniej zużywać energii i jak się ten czujnik przełączy, to ona znowu zaczyna pompować tą ciepłą wodę. Czyli myśli, gdzie grzać. A podłogówka ma fajną takie opóźnienie, nie? Bo jak się nagrzeje ten kamień, płytki i tak dalej, to one oddają ciepło nawet jak już piec nie grzeje i już tam ta ciepła woda w rurki nie idzie w podłodze, to oddaje jeszcze przez godzinę, dwie spokojnie ciepło. No i nie ma zimnej stópki. Przede wszystkim. Nie? Pewnie wiele osób ma problemy z tym, że nie może usnąć wieczorem, bo zimne stopy w skarpetach i tak dalej. U nas tego nie ma w ogóle. Ja wszędzie chodzę w klapkach, bo jest zbyt ciepła podłoga, żeby chodzić na bosaka. Czyli w drugą stronę. W drugą stronę, żeby się jeszcze odizolować, mimo że cały czas mamy to właśnie elektroniką sterowane, odpinane i tak dalej, i tak dalej. I stąd się biorą te oszczędności, nie? Bo jest tego zużycia energii naprawdę mało.
A komfort cieplny jest nieporównywalny do niczego, nie? Pompa ciepła w ogóle. Dzisiaj jak słyszę, że na przykład ktoś buduje dom i chce nawet użyć takiego w sumie ekologicznego źródła ogrzewania jak gaz, przychodzi mi popukać się po czole, bo naprawdę te pompy ciepła dzisiaj są dostępne dla każdego. Technologia jest na tyle rozwinięta, że nawet pompa właśnie wodno-powietrzna, która zajmuje bardzo mało miejsca na działce, jest bardzo zbliżona wydajnością do klasycznych pomp grutowych. I wcale to nie są koszty znacząco większe od instalacji gazowej, pieca gazowego i tak dalej, nie takie straszne, a oszczędności błyskawicznie się zwracają. Jest kwestia 2 lat, już jesteś na tym samym poziomie, a potem już zaczynasz oszczędzać, nie? Trzeba myśleć długofalowo. Długofalowo, dokładnie. Dobra. To co, jedziemy? Dobra, sprint. Ale z bloku, co? Na miejsca. Gotów? Hop! Wygrałem, Zurbaś! Tak jest. I kto jest gość? Kto jest gość? No, ten jest gość. A ja jutro będę zdychał. Izolacja cieplna ścian, ogrzewanie podłogowe, no i oczywiście pompa ciepła. Wiemy już, jak Marcin Urbaś dba o komfort w swoim domu. A w kolejnym odcinku Zasilanych Słońcem Marcin zdradzi nam, co skłoniło go do inwestycji w pompę ciepła i jakie korzyści odczuwa na co dzień. Śledźcie nasze media społecznościowe i nie przegapcie premiery drugiej części naszej rozmowy. Do zobaczenia!